Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem Yerba Mit Goście. Tym razem poprowadzę rozmowę z bardzo wyjątkową i bardzo bliską mi osobą, a mianowicie moim wujkiem Władysławem Dzielnickim. Witam Cię serdecznie, wujku. Witam Cię, mówię się po tym. I pierwsze pytanie, jak to klasycznie bywa, w końcu spotkanie z Yerba Mate, w związku z tym moje pytanie, czy miałeś kiedyś przyjemność pić ten napój, napar? Niestety nie, chociaż jestem zwolennikiem herbat, ale Yerba Mate jeszcze nie piłem. Jeszcze nie piłeś, a to w sumie trochę ciekawe, bo z tego co pamiętam, mama wspominała, czyli twoja siostra, że w miejscowości, bardziej wsi, w której mieszkałeś, yerba mate pojawiła się i to były lata 80. To prawda, tak. Rzeczywiście było, ale ja niestety... Nie załapałeś nie się. Nie załapałem się. A to wielka szkoda. To będę bardzo wdzięczny, jak na koniec nagrania podzielisz się, jak w ogóle wrażenia z picia yerby. Czy odczułeś jakiś wpływ i moce, które niesie to wyjątkowe ziele, i podzielisz się tym, jak odczuwasz smak tej yerby, czy jest godna uwagi, polecenia. A oczywiście jak przypadnie Ci do gustu, to będę szczęśliwy, jak będę mógł przekazać Ci jakiś matero, bombile i trochę odpowiedniego ziela. Bardzo dobrze, zobaczymy, jakie będą efekty. Fajnie, dobrze, to zacznijmy może rozmowę od tego, dlaczego w ogóle tu jesteśmy, dlaczego się spotykamy. Tak jak widzicie, za nami znajduje się wystawa niesamowitych dzieł sztuki, którą właśnie mój serdeczny wujek tworzy. Powiedz, jak w ogóle zacząłeś tą pasję, kiedy ona się zaczęła i jakie ma ona dla Ciebie znaczenie? Zacznę może od tego, że jest takie powiedzenie, że na 10 ludzi jeden rodzi się z talentem malarskim. Natomiast dopiero co setny sobie to uzmysławia. Ja należałem akurat do tej grupy, gdzie wcześniej sobie to uzmysłowiłem, jeszcze jako bardzo młody człowiek. Pamiętam, że przerysowałem ilustracje z książek na swój sposób, a szczególnie pamiętam, lubiłem malować w tamtym czasie bardzo modnych powieści o Indianach, Karola Maya czy innych. No. Poza tym zbyt wyraźnie się odróżniałem od rówieśników i w szkole już byłem tak zwanym rysownikiem. A więc w szkole podstawowej, w tej mojej wiosce, jak był urządzany jakiś festyn, a szczególnie zabawy, to ja byłem może nie autorem treści, ale z formy autorem. Plakaty takie wiejskie robiłem. Pamiętam, między innymi, to do dzisiaj się z tego śmieję, że prawie zawsze na końcu, jak była zabawa wiejska, to na końcu był taki tekst. Gra orkiestra jazzowa, bufet obficie zaopatrzony. To mi pozostało do dzisiaj, tak. Zresztą w szkole średniej też pamiętam, w liceum w Dzierżoniowie robiłem taki cykl herbów polskich miast i to później w korytarzu głównym wisiało. Także ta świadomość moja była wczesna. To sprawiło, że później już jako dorastający młody człowiek zainteresowałem się malarstwem już nie jako czynnością, tylko jako dziełem sztuki. I ta pasja do dzisiaj trwa. Nawet powiedziałbym, że jestem znawcą historii malarstwa, szczególnie malarstwa francuskiego i malarstwa polskiego międzywojnia. A więc ten okres
kiedy tworzyli się koloryści, kiedy powstała grupa kapistów z Cybisem i innymi na czele. Natomiast dzisiaj odkrywam malarstwo amerykańskie. No proszę. Może dlatego, że czasy się zmieniły i dzisiaj mamy dostęp do informacji. Kiedyś, wtedy, kiedy ja zacząłem się tym interesować, czyli jakie to były lata? No powiedzmy lata, końcówka lat 60. i 70. 70. No ale to były tak siermiężne czasy, że powiedzmy kupowałem podręczniki o malarstwie, gdzie fotografie były czarno-białe. No to no już to niemal faktycznie absurdalna sytuacja. Natomiast we Wrocławiu, w rynku, tam na tym narożniku od strony Placu Solnego była taka księgarnia rosyjska. Dzisiaj chyba tam jest jakieś biuro turystyczne. I tam można ewentualnie dostać było albumy radzieckie, tak się to wtedy mówiło, tak? No, jakości powiedzmy przeciętnej, ale już były kolorowe. No. Później, oczywiście praca zawodowa na początku mnie tak pochłonęła, że malowałem, ale w pojęciu takim, jakie wówczas funkcjonował, mianowicie malarz niedzielny. A więc wtedy, kiedy się miało czas, prawda, wolny od pracy, a więc to były niedziele, bo wówczas jeszcze pracowaliśmy w soboty także. I to przy tym malowaniu byłem zawsze. Niezbyt intensywnie, oczywiście. Później, jak dorósł mi mój syn, dorósł, no w wieku tam 14-15 lat, kiedy miał tyle, zainteresował się minerałami i wtedy zrodziła się kolejna pasja, razem z nim wspólnie kolekcjonowaniem i poszukiwaniem minerałów. Ale o tym jeszcze tak porozmawiamy. Natomiast wcześniej miałem jeszcze jedną pasję, która mnie też niezwykle mocno pochłonęła, mianowicie historia starożytnego Rzymu. No, ciężko było wówczas dostać opracowania na ten temat z innych źródeł, zachodnich przede wszystkim, ale na szczęście pojawił się profesor Krawczuk, który pisał o tych czasach i wydał bardzo wiele, był bardzo płodnym pisarzem i wydał bardzo wiele powieści na temat historii starożytnej i historii starożytnego Rzymu. Natomiast to też sprawiło, że w jakimś zakresie zacząłem się w ogóle interesować historią starożytną, prawda? No może nie tak dogłębnie jak historią Rzymu, ale to jednak pociągnęło mnie w tamtą stronę. Historia starożytnego Rzymu jest no, odległa. Znaczy, te 5 wieków, póki inni nie zniszczyli, a może sami Rzymianie zniszczyli swoje własne państwo, mówię o Cesarstwie Rzymskim. Natomiast szczególnym znawcą stałem się okresu początku powstania Rzymu, Cesarstwa Rzymskiego, od Juliusza Cezara, a później zamachu na niego, carza Oktawiana, Kaliguli, Tyberiusza, Nerona i tak dalej, i tak dalej, a gdzieś tam powiedzmy do Witeliusza, a więc wtedy zaczął się ten okres wzajemnego wyniszczania się. Były takie okresy, że na przykład w ciągu jednego roku było 5 cesarzy. A to opowiadasz o tym, bo to miało wpływ na twoją sztukę, na twój rozwój nie względem artystycznym? To czy znaczy, jako... ja miałem tę świadomość, że człowiek to jest materia i duch. No tak. To znaczy, że trzeba
żyć, trzeba pracować, trzeba dbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoich najbliższych. Ale gdybyśmy tylko tym materią żyli, to bylibyśmy bliżej zwierzątek niż ludzi. Zgadza się. I trzeba by było wtedy, i wtedy starałem się, szukałem w tych, jak powiedziałem, siermiężnych czasach, no, o swoje własne ścieżki, prawda? Poza tym życiem. I dlatego właśnie literatura była tym. Malarstwo, tak, historia, tak, i literatura w szerszym pojęciu. Pamiętam, że jeszcze jako młody człowiek, nim założyłem rodzinę, to miałem taką zasadę świętą, że po wypłacie nie szedłem z przyjaciółmi w wiadome miejsce, Ta. tylko szedłem do księgarni i kupowałem książki. No jeżeli, to czasem kilka. I ta miłość do książki sprawiła, że do dziś, powiedzmy, posiadam wspólnie z moją małżonką, powiedzmy, taką, Księgozbiór taki tak, duży. no już przekraczający 1000 Wow. egzemplarzy. Gdzie wy to mieścicie? Mamy opublikowane, tak. No i właśnie dlatego też się tutaj spotykamy, bo chciałem pokazać, że właśnie przedstawić sylwetkę osoby dojrzałej, doświadczonej, która może zobrazować, że nieważne w jakich czasach żyjemy, ważne jest to, co niesiemy w środku. I mimo to, że większość społeczeństwa w tamtych latach wybierała pewien kierunek, ty obierałeś całkiem inny nurt. Chciałeś się rozwijać, chciałeś poznawać siebie, poznawać też życie od innej strony. I to jest fantastyczne, że tak naprawdę wywodzisz się z małej miejscowości, z wioski, i można by było od razu już skazać cię, w pewnym sensie kolokwialnie mówiąc, do pługa, a ty w niesamowity sposób rozwijałeś się. No i ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem i wielki mam podziw i szacunek twojego ogromu wiedzy, bo to doświadczenie, ta perspektywa czasu właśnie, to z twojej głowy nic nie uleciało. Dzisiaj żyjemy w takich czasach pogoni, szybkości i wszystko bardzo szybko ulatuje i przecieka między palcami, a twoje doświadczenia pokazują, że ta wiedza zostaje z tobą na lata. I też jest tutaj, chciałbym podkreślić taką wdzięczność, bo właśnie dlaczego też się tu spotykamy, bo ja bardzo doceniam właśnie twój wkład w Monk Sandals, bo nie ukrywam, że pomagałeś mi na początkach, doradzałeś, właśnie bazując na swoim doświadczeniu, wiedzy, wskazałeś mi pewne kierunki. Podzieliłeś się swoją wiedzą i mogłem wystartować w mądry sposób i poukładać wszystko jak należy. I tu jest właśnie, chciałbym pokazać to, że można naprawdę się rozwijać, można mieć pasję i można tworzyć, a tych pasji w swoim życiu właśnie miałeś wiele. To prawda. Powiem tak, że wiele zawdzięczam swojej mamie, bo mieszkaliśmy w maluteńkiej miejscowości, 11 domeczków. Tato miał młyn, mama gospodarkę, gospodarstwo. Do szkoły było do wsi zasadniczej 2 kilometry, no i do wszystkich pozostałych miejsc. Natomiast mama miała tę świadomość, że jeżeli nas zamknie w tej enklawie, to możemy mieć kłopoty. I robiła wszystko, żeby nas wypuszczać w świat. Wzięła nas do swoich rodzin, do znajomych, na wakacje. Także poznawaliśmy ten świat. A to sprawiło, no co, ciekawość w młodym człowieku. Bo coś zobaczył No tak. innego niż tylko to, co było wokół domu. Ja powiem tak, że mama była bardzo odważną przy tym, bo na przykład miałem 14 lat, to były lata
końcówka lat 70., 50., 50. pozwoliła mi, że skonstruowaliśmy przy pomocy taty namiot z patyczków i z. Jak to się taka. Zapomniałem, jak to się nazywało. Plandeka, o, coś takiego. No. I pozwoliła mi nasza mama, że wziąłem brata, 10 lat miał wtedy. I dwoje wyruszyłem wędrówkę w okolicy. Między innymi zaszliśmy z bratem aż do Sobótki. Spaliśmy w tym prowizorycznym namiociku. To była odwaga mojej mamy. Chociaż trzeba też powiedzieć, że to były inne, zupełnie spokojne czasy. Dzisiaj w żadnym wypadku nie można było puścić takich młodych ludzi samopasu. Absolutnie. A że może, no... Wtedy jeszcze ludzie przeżyli tą gehennę i wszyscy mieli tę świadomość, że znaczy, trzeba być w porządku. Oczywiście, poza marginesem, prawda? Tak. No. No to tak było. Muszę też powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten rodowód pasji, to znaczy zawsze twierdziłem, że człowiek powinien mieć takie zainteresowania inne. Dlatego też starałem się w życiu pomagać zawsze tym, którzy wykazywali, jak ja to nazywam, cokolwiek więcej. Tak zaczęła się pasja z moim synem. Jak widziałem, że go interesują motyle, chociaż to miało mieć charakter przelotny, to nieistotny, ale wtedy robiłem wszystko, żeby mu pomóc w tym. Lataliśmy nocami z siatkami, jak nienormalnie, nieomal w tamtych czasach to takie pojęcie mogło funkcjonować. To mu przeszło, zainteresował się znaczkami, też mu pomogło. Aż w końcu trafił na taką pasję, którą żyje do dziś. I przekazał ją dalej swojemu synowi. Tak. I wnuczek też jest pasjonatem w tym kierunku. Natomiast jeżeli już przejdę do czasów, powiedzmy z młodości, kiedy rozpocząłem pracę zawodową, już się wrosłem w środowisko sobuczeńskie, to była skromna grupka przyjaciół, kolegów, którzy starali się cokolwiek zrobić innego w środowisku. Bo przedtem trzeba było się tylko jednym interesować. No, rządzącą. No. Tak. I co prawda ja nie byłem autorem tego, ale w późniejszym okresie weszliśmy w to środowisko z małżonką. Założyli klub miłośników młynków do mielenia kawy. No co, na czym to polega? Że spotykała się grupka młodych ludzi, śpiewali, grali, bawili się, no, pokazywali to swoje życie już w innym miejscu, poza obiektami gastronomicznymi. No, czym to się skończyło? Dochodzeniami. Twórcy tego wzywani byli na rozmowy, tylko na... No tak jak... Może nie śledztwo, tylko... No właśnie, zeznania. Zeznania. Albowiem podejrzewano, że ta organizacja może mieć wpływ antypolski, a szczególnie Cóż za czasy. Tak. No takie to były czasy. Dzisiaj jestem szczęśliwy, że doczekałem tych chwil, gdzie powstały nisze, gdzie ludzie interesują się wieloma sprawami. No, choćby muzyka. Przedtem była jedna, oczywista, państwowa. To, co nadawało radio i to, co później nadawała telewizja, prawda? No, ale też tu jest fenomen z tego, co mama opowiadała, że u was w domu była możliwość posłuchania czegoś innego. Twój tato potrafił załatwić, czy telewizor, który był jedyny na wsi, czy właśnie gramofon, na którym były puszczane. Właśnie.
Czyli tu pod tym względem zawdzięczam mamie to, że była odważną kobietą. Pchała nas w świat i mówiła nam wprost: dzieci, zobaczcie też coś innego. Muszę też powiedzieć, że to moje dzieciństwo, ten czas chłopięcy, to była baśń. To było tak piękne miejsce, że z jednej strony byliśmy izolowani w taki sposób, że jeżeli raz na miesiąc przyjeżdżał przez naszą miejscowość samochód, to był niesamowite. Lecieliśmy no niewiele nas tam młodych ludzi było, troje czy pięcioro z wrzaskiem, bo samochód przejechał, prawda? Ale za to miejsce było tak piękne, bo stawy, sady czereśniowe, inne, przepiękne, górki, gdzie na nartach można było zjeżdżać, trasy do biegówek, część była takich terenów pod mąku, gdzie strumienie wylewały jesienią, jak zamarzło, to mieliśmy lodowisko. No nie mówiąc, że wkoło las. No, wzgórza Oleszyńskie, a za nimi Ślęża. Także to była baśń. I dzisiaj z braćmi, jeżeli rozmawiamy, czy z moją siostrą, twoją mamą, to właśnie mówimy, że to było coś wspaniałego. No. Natomiast tacie zawdzięczamy to, być może, że go było na to stać, bo też to były trudne czasy, ale powiedzmy, jako dzieci mieliśmy jedynie w okolicy rowerki małe, robione na zamówienie przez rzemieślników, bo w sklepach tego jeszcze nie było. O, proszę. Mieliśmy bardzo wcześnie, w 56 roku otworzono marsz na Ślęży, to tato kupił telewizor. No, z ekranem wielkości koperty, ale był. Tato był maniakiem też, może maniakiem to za duże słowo, ale cenił sobie radio. Może dlatego, że przed wojną zawsze opowiadał, że tam w tej miejscowości miał przyjaciela, dziedzica, rówieśnika, który skończył studia w Anglii, wrócił, objął rządy i wprowadzał nowoczesne metody gospodarowania. Tato wtedy prowadził młyn już jako bardzo młody człowiek i sklepy i tak się przyjaźnili. W związku z tym, powiedzmy, opowiadał mi historię, jak pierwsze radio, jakieś kryształkowe, ja się na tym nie znam, ale opowiadał. I radio było dla niego takim źródłem cennym. I to samo było później u nas w domu. Zresztą te tradycje ja przyjąłem, bo ja radio mam przy uchu od Cały dawna. czas. Czyli krótko mówiąc, można by było podsumować to w ten sposób, że rodzice przekazali te wartości, które poszły dalej. Tak, to prawda. Ale jednak musieliście jako młodzi ludzie wykazać inicjatywę i To była podążać. baza, to było stworzenie bazy, a później trzeba było tworzyć już własny swój No świat. bo Tak. przeszedłeś długą drogę w swoim życiu, bo już dość szybko wyjechałeś z domu. Tak, rzeczywiście, miałem 20 lat, wyjechałem z domu i usamodzielniłem się. No i tak, w zasadzie przyjechałem, to były też czasy, gdzie trzeba było po ukończeniu szkoły średniej, zawodowej szkoły średniej, trzeba było odbyć staż zawodowy. On trwał rok. I ja kiedyś, znaczy podpisałem jeszcze w szkole umowę, że pojadę na staż do takiej miejscowości pod Szczecinem, tam jest lotnisko. No, nie, wyleciało mi teraz z głowy, ale to sobie tam do zakładów przemysłu drzewnego. Bo skończyłeś Bo szkołę taki był technikum. obowiązek, tak. Technicy byli po tamtych czasach bardzo poszukiwani, tak jak dzisiaj doktorzy habilitowani, a może nawet więcej. No takie to były czasy. Proszę sobie wyobrazić, że ja przyszedłem do pracy w zakładzie przemysłu drzewnego. Pracowało ponad 120 osób. Ja byłem wtedy pierwszym technikiem. No to teraz, no taki gwałtowny rozwój. A dzisiaj w urzędzie miejskim
Sami magistrowie. No tak, niemniej jednak myślę, że poziom twojej wiedzy, którą wyniosłeś ze szkoły, potwierdzał twoje. To prawda, byliśmy bardzo cennymi absolwentami, bo takich szkół w Polsce było tylko trzy: w Żywcu, w Zwierzyńcu i w Sobieszowie. Przemysł drzewny, co prawda, był przemysłem bardzo niezaniedbanym, technicznie zacofanym, no więc ta świeża krew, technicy byli rozchwytywani, No to ale ja prawda. pamiętam jeszcze sprzed kilku lat, że do tej pory pamiętasz o pochodnych, o całkach, jesteś w stanie wyliczyć kubaturę z drewna. To Tak, jest niesamowite właśnie. to znaczy, to też bardzo ciekawa historia, albowiem ja byłem humanistą, tak? Nie miałem w szkole średniej problemu z językiem polskim. Zresztą zwolniony byłem z matury, miałem zawsze czwórki, piątki i pracę z matury ustnej, bo takie były wtedy zasady. Jak byłeś dobry w przedmiocie, tam to był, i napisałeś dobrze maturę pisemną, to byłeś zwolniony z ustnej. Natomiast słaby byłem z matematyki, siłą rzeczy. To jest takie uprzedzenie. Jeżeli ktoś ma, czuje, że jest bardziej zwrócony w stronę innej, to mówi, że to on tego nie lubi. To nieprawda. To po prostu trzeba było się uczyć. Ale tak było zresztą w tamtych czasach, że, bo zależało też od dobrego matematyka, mieliśmy bardzo dobrego, ale bardzo dobrego człowieka, który nie wszystkich zresztą słusznie przyjął zasadę. On sobie wybrał, załóżmy, trzech, czterech, pięciu najlepszych w klasie, a resztę traktował jako zło konieczne. Aha, taką miał Tak, ja zasadę. należałem do tej drugiej grupy. Jak skończyłem, to sobie myślałem, Boże, no, no wiem, że dano mi zaliczyć i skończyć tą maturę z matematyki, ale mi jest po prostu wstyd. Poszedłem do księgarni, kupiłem sobie podręcznik algebry, później geometrii i nauczyłem się matematyki sam. Niesamowite. Tak. Pamiętam jeszcze takie czasy, był tu bardzo zdolny człowiek, Michał Kuszyk, świetny matematyk, a człowiek oryginał, to doszło już do tego, że w kawiarni rozwiązywaliśmy zadania egzaminacyjne na wyścigi z Michałem. O, proszę bardzo. No tak, i stąd ta wiedza do dzisiaj. Co to sprawiło, że miałem, to mi bardzo pomogło później w pracy zawodowej. Bardzo. Ponieważ wspomniałem, że byłem z wykształcenia technikiem mechanicznej technologii drewna, więc wszystko to, co związane z przeróbką drewna, za wyjątkiem stolarstwa, bo stolarstwo to jest osobna dziedzina. A więc płyty wirowe, zapałki, beczki, opakowania, tartacznictwo, to była. Ja wspomniałem i chcę o tym też powiedzieć, że to była dziedzina bardzo zaniedbana przez władzę z jednego powodu. Niesłusznego, jak się później okazało. Ponieważ po wojnie naukowcy stworzyli teorię, że jeżeli my rozwiniemy przemysł drzewny, to my wytniemy wszystko w lesie. Prawda? A więc nie rozwijajmy tego. No. Okazało się, że zalesienie Polski wzrastało, wzrastało, wzrastało i wzrasta. Lasy, wbrew pozorom, co się mówi, lasy się zwiększają. Znaczy, Produkcja drewna się zwiększa w masie. Bo powstała, rozumiem, swego czasu taka działka jak gospodarstwo leśne, tak? Tak, dzięki temu logicznemu prowadzeniu nie wycięliśmy lasów. I w latach przełomu, czyli na początku lat 90., jak pojechałem pierwszy raz do Szwecji kupować maszyny i urządzenia,
Jak ja wyjechałem do lasu, jak ja zobaczyłem, w jaki sposób się pozyskuje drewno, jak ja zobaczyłem zakłady przemysłowe, gdzie w Tartaku w Sobótce pracowało 120 osób. Przecieraliśmy rocznie 35 tysięcy metrów sześciennych. Akurat zwiedziłem zakład, który miał taką produkcję. 35 tysięcy metrów sześciennych w ciągu roku. Patrzę, że trakowy wchodzi na zewnątrz po drabinie na piętro. Myślę, co, zwariowali czy co? Żadnych placów magazynowych, nic. Co się okazuje? Tam przywożono już kłody o długości określonej 4 albo 6 metrów. Dostarczano na piętro, tam cięto na trakach tarczowych i same mechanizmy, wszystko zjeżdżało na dół i na zewnątrz do sortowni mechanicznej. Pytam, ile ludzi zatrudniacie? 12 osób. My zatrudnialiśmy 120, 120. znaczy 10 razy mniej osób, Tak. a prędkość taka sama. A pytam, a gdzie jest zakład mechaniczny, warsztat mechaniczny? Przecież są piły, narzędzia, tuczacze. Nie ma. Jest specjalistyczna firma, która raz w tygodniu przyjeżdża, zabiera narzędzia tnące, a przywozi dobre. No. I wtedy zobaczyłem tą szaloną różnicę, jak zostaliśmy w tyle. Ale to jest właśnie też niesamowite i to chciałbym podkreślić, że mimo tego, w jakich czasach żyliście, no bo to nie moje lata, i takich ograniczeń, i tego, że nie było nic dostępne, ty mimo wszystko byłeś w stanie wyjechać właśnie za granicę, zobaczyć inny świat i też. Powodem było to, że ja bardzo wcześnie, no, nazwijmy to w cudzysłowie, karierę zawodową, ona poszła błyskawicznie, ponieważ w wieku 24 lat już zostałem zastępcą dyrektora zakładu przemysłu drzewnego. I myślę sobie tak, jako młody człowiek. No, jeżeli mój pryncypał odejdzie na emeryturę, a już niewiele mu brakowało, to ja zostanę dyrektorem i już uderzę w ścianę. W swoim rozwoju. No tak. W swoim rozwoju. A więc trzeba szukać innych dróg. I szukałem. Aż znalazłem taką, gdzie po pierwsze, sam byłem sobie szefem. Pracowałem w siedmiu firmach. To też jest ewenement tamtych czasów, albowiem przedtem, w tym okresie systemu słusznie już przeszłym, jeżeli ktoś pracował w dwóch, w trzech, to był podejrzany. No nie? Dlaczego? Co jest powodem? Może on niesprawny politycznie? Może nie potrafi nawiązywać kontraktów z zespołami ludzkimi. No. A ja odwrotnie. Spróbowałem tu, nauczyłem się technologii stolarstwa. W jednym zakładzie przeszedłem do drugiego, przeszedłem do trzeciego. To sprawiło, że zostałem wykluczony ze środowiska Sobótce. Nie miałem, mnie zawołano w odpowiednie władze i powiedziano: Panie Władysławie, pan tu już nie znajdzie miejsca. Podziękowałem i szukałem na zewnątrz. Sam wiesz, że pracowałem No tak. albo strona Wrocławia, albo strona Świdnicy. Ale znalazłem sobie taką pracę, gdzie dostawałem tylko środki, a sam budowałem od podstaw. Potrafiłem wybudować zakład, gdzie jak przyszedłem, to było czterech pracowników, a jak odchodziłem, było 64. I poszedłem w stronę, to w tamtym czasie też było bardzo trudne, mianowicie wystroju wnętrz. Ale nie takiego designu jak dzisiaj, tylko obiektów użyteczności publicznej. Bo wtedy jeszcze nie było rynku designerowskiego, prawda? Tak, Ludzie powiedzmy, że jeszcze, tak.
Każdy sobie był złotą rączką i robił się znaczy, po swojemu. Myślę, że robiło się z tego, co było, co się udało gdzieś załatwić. Tak, tak. No, ja natomiast właśnie to był problem, że rozwijając taką działalność. Dolewamy. Posiadałem też taką umiejętność, to już chyba wrodzona, znajdywania sobie źródeł zaopatrzenia. Ja jak wspomnę jeszcze na chwilę, jak się dowiedziano, że ja potrafię w ciągu roku w tym swoim zakładzie przetrzeć kilka tysięcy drewna, a drewno było, to było ścisłe rozdzielnictwo. Nie było sprzedaży detalicznej, absolutnie. A ja jednak potrafiłem, ale jakim cudem. Nie tak, że kradłem, ale budowałem na przykład leśniczówki w terenach łowieckich i to daleko stąd. Dewizowe oczywiście, ale stawiałem jeden warunek. Sprzedacie mi kilkadziesiąt metrów sześciennych drewna. I jeżeli to sprzedałoby nadleśnictwo jedno, to może mieliby problemy. Ale jeżeli tu sprzedał 100 kubików tam ileś, to szło. I w ten sposób zdobyłem sobie ziemię. Niesamowicie być bardzo zaradny mimo tak byłem trudnych zaradny. Czasów. To prawda, to prawda. Ale tak mi się też zdarzyło, że trafiłem na taki grunt, że mogłem tak działać, prawda? Mogłem. No, ale już stworzyłeś sobie ku temu możliwości. Tak, stworzyłem, to prawda. To znaczy, może to też, ja mam też taką umiejętność nawiązywanie kontaktów z ludźmi. Chociaż pierwsze te objawy nie są pozytywne. Wszyscy zawsze mówili, później, już jak mnie bardziej poznali, to mówili, no z początku wcale na takiego nie wyglądał. Ale to sprawiało, że jeżeli do czegoś podchodziłem, to już była jakaś eliminacja, a później to się przeradzało w zupełnie takie. To było no ale... Ale to sprawiło, że ta moja praca to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może się człowiekowi trafić. Że pasja, a więc tworzenie czegoś, poczucie jakiejś estetyki, to wynikało z tego, z tej mojej zdolności malarskiej i zainteresowania się. I w tych trudnych czasach z normalną techniką zawodową to była przyjemność. To była bardzo ciężka dla mnie praca fizycznie, w sensie, może nie fizycznie, bo nie pracowałem, ale psychicznie. Ciężka była, bo to była taka firma i tak ją prowadziłem, że jak trzeba było, to 3 dni pracowałem. Znaczy, no, czyli jest to znaczący sposób obciążenia fizycznego i też tak jak wspominam to, co opowiadałeś, że siedziałeś z zeszytem, z kartkami i ołówkiem, wszystko. Nie było wtedy komputerów, Excela i możliwości zmiany jednej cyferki i wszystko automatycznie, tylko wszystko ręcznie. To już nawiążemy do matematyki. Powiedzmy, kiedy realizowałem obiekty, powiedzmy, typu hotel, no był projekt, ale ściany były pod różnymi kątami. Trzeba było wyliczać po to, żeby stworzyć rysunki techniczne już na warsztat, dla ludzi. No właśnie. Oni tego na tym się nie znali, ale musieli dostać tego. To sprawia też nieraz i trudne, takie zabawne. Ja pamiętam, że miałem takiego pracownika, bardzo niewydajnego. On na siebie nie zapracowywał, ale był złotą rączką. I wtedy, kiedy trzeba było, to on to robił. I kiedyś, pamiętam, siedziałem chyba ze 2 dni nad pewnym rozwiązaniem technicznym i nie wychodziło mi. I w takiej przerwie wszedłem na wydział do warsztatu. Grupka siedziała, stała stolarzy i ja jej mówię, słuchajcie, no mam taki problem, siedzę już drugi i nie mogę tego rozwiązać. Przepraszam. A ten pracownik mówi, a co, szefie? Ja mówię, no, a ja to bym zrobił tak. Ja mówię, chłopie, ja straciłem 2 dni. I ten człowiek po prostu mi podpowiedział. Ja to wykorzystałem. Oczywiście nie przypisywałem sobie później, jak to się czasami robiło, że sukces jest tylko mój. Ale trzeba było zawsze też sprawiać to, żeby ten ktoś
czuł się też wartościowy, że on jest Tak, to jest bardzo ważne. bardzo Ale ważny. wiesz, taki mam wniosek, jak tutaj rozmawiamy, że w pewnym sensie, okej, czasy się zmieniają, ale pewne elementy nie. I tak jak kiedyś literatura i książki były bardzo ważne, tak samo teraz są istotne. Jest to takie elementarne źródło wiedzy i rozwoju osobistego. I tą historię, którą opowiadasz, właśnie, ale w całkiem innej sytuacji, też dość takiej komicznej, wyczytałem w jednej z książek dotyczącej właśnie spotkania, obrad, zarządu i próby rozwiązania jakiegoś problemu, i zawołali właśnie sprzątaczkę, która powiedziała: A ja bym to tak zrobił. I oni nagle wpadli na pomysł, oczywiście przekształcili tą myśl na swoje, ale wystarczyło ruszyć trybik. I tak samo tutaj, że osoba czasem tak się zapatrzymy w jakiś punkt, że nie widzimy nic dookoła. To prawda, to prawda. No, ale ja w ogóle byłem człowiekiem, który. Jakby to wytłumaczyć. Byłem wymagający, byłem ostry, jak trzeba było. Natomiast nie znosiłem besztania kogoś. Żeby nie wiem, co pracownik zrobił złego. To było na zasadzie rozmowy. Każdy człowiek ma jakąś ambicję. Tylko trzeba trafić w to miejsce, żeby ona się obudziła. No tak, no każdy z nas jest generalnie z zasady dobry i wartościowy, tylko kwestia właśnie poruszenia tego, żeby odkryć Żeby tą odsłuchać. przestrzeń, ten element. I to jest sztuka właśnie, którą posiadasz. No właśnie, i teraz też opowiadam zawsze taką historię, że jednego miałem pracownika, były bokser wagi ciężkiej w pierwszoligowym zespole w tamtych czasach, który też nie był orłem, był bardzo pracowity, ale niestety miał trochę uszkodzony sposób funkcjonowania głowy, no, ze względu na to, że no, kilka ciosów musiał dostać. No, ale lubiłem go. I ja zawsze z ludźmi jakoś tak nie kryłem spraw tych finansowych, zarobków, ale pamiętam po jednej wypłacie pan Władysław wszedł do mnie do biura i mówi tak do mnie: Panie kierowniku, dlaczego ja mniej zarobiłem? No więc ja mu tłumaczę, że to jest taki system, że to nie jest system dniówkowy, że to jest system taki, łaki, tłumaczę. Tak, ja to rozumiem, tylko dlaczego ja mniej zarobiłem? I tak za którymś razem ja straciłem opanowanie. Tak. Równowagę. I mówię, wie pan co, panie Wacławie? Powiem panu szczerze, bo mi się pana buźka nie podoba. A, to ja rozumiem. I poszedł. No więc trzeba było tak prosto z mostu Tak, trochę zejść argument na inny, trafił. tak, no, na całkiem inny poziom właśnie Tak, te tej wypowiedzi. rzeczywiste, prawdziwe do niego nie docierały. Tak. No i to jest ta umiejętność. No właśnie, nawiązywania relacji i rozmowy na różnym poziomie, żeby potrafić rozmawiać właśnie z dyrektorami, kierownikami, zarówno z pracownikami, ale wszystkich równo szanować. Tak. Tak, bo ta osoba też wnosiła wartość do tego miejsca. To się we mnie też wzięło stąd, że prócz tych moich cech, ja miałem ogromne szczęście właśnie, przychodząc do pracy w Sobótce, z zakładów drzemnych, trafić na swego szefa, który w zasadzie był moim drugim ojcem. On mnie nauczył pracować. To nie był człowiek z tytułami, ale to był człowiek z ogromnym doświadczeniem, człowiek niezwykle mądry. I nauczył mnie naprawdę wiele. I później, jeżeli dodamy te wszystkie elementy, bo co w życiu kieruje człowiekiem? Po pierwsze, gdzie się urodził? Kiedy się urodził? Takie elementy. Jeszcze z trzeci, który też mi wyleciał. Jeżeli to my, one wszystkie są pozytywne i jeżeli się potrafi z tego wyciągnąć jakieś wnioski,
to człowiek ułoży sobie właściwą drogę. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, o literaturę, to ja twierdzę tak, że czytanie książek wszelkiego typu, one prędzej czy później przyniosą tobie korzyść. To się tak wydaje, że to nie ma nic wspólnego, ale jeżeli ty czytasz o miłości, o szacunku drugiego człowieka w takiej czy formie, nawet w powieściach, czy funkcjonowaniu państwa, organizacji, no to jest ogromny świat. To prędzej czy później ta wiedza ci pomoże w życiu. I dlatego bardzo się cieszę, że mój wnuczek też właśnie zorientował się, bo on jako młody człowiek był pasjonatem w jednym tylko kierunku. Himalajs, spinaczka, góry. No i ma niesamowitą wiedzę w tym zakresie. Olbrzymią, to fakt. Ale ja mówię, Filipie, to jest w twoim wieku to jest za mało. Chwyć się za beletrystykę. Tego nie zarzucaj, ale poszedł sobie. I on dzisiaj mówi, dziękuję mi za to. Dziękuję mi za to. No, ale nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat, ale ja dostrzegam, że często jest tak, że czytam jakąś książkę, bo pamiętam, że też wracałeś do niektórych pozycji wielokrotnie. I załóżmy, czytamy po raz pierwszy jakąś książkę, dostrzegamy jakieś rzeczy, interpretujemy ją w jakiś sposób i wracając po jakimś odstępie czasu, widzimy w niej całkiem coś innego. I w zależności od tego, w jakim jesteśmy miejscu w swoim życiu, tak interpretujemy. To prawda. Takim przykładem jest moja historia związana z powieścią W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Jeszcze jako młody człowiek w latach 70. kupiłem sobie wszystkie 13 tomów, chociaż to wydawnictwo francuskie to było 7 tomów, no ale to jest zupełnie inna historia. I ja tego Marcela Prusta przeczytałem. Dlatego, że to był czas, że trzeba było wtedy przeczytać. No byłeś trochę ważniejszy, ale nic z tego nie zrozumiałem. No tak. Po kilku latach przeczytałem drugi raz. No pewne rzeczy już do mnie dotarły. A jakieś 10 lat temu przeczytałem trzeci raz. Ale to już było smakowanie. Aha. I podobnie do dzisiaj tak robię. Którąś z takich trudnych powieści Filip mi podrzucił. Człowiek, który śpi. Przeczytałem. Nie, to była gina. To trudna była taka. Z marginesu społecznego ludzi. To przeczytałem, bo chciałem przeczytać. I to było jak gdyby zapoznawanie się z treścią. I Filip mówi, że to jest bardzo ceniona w świecie powieść. No więc wstyd mi się zrobiło, że ja nie z wiele z niej wniosłem. Przeczytałem ją drugi raz. Ale to już było to, jak ty powiedziałeś, zupełnie inne. To już było to, no tak, co wiedziałem. No tak, tak. Bo literatura, ona jest taka, że ten wysoki poziom, no powiedzmy ktoś, kto czytał Kamisa, no to wie, o czym ja mówię. No to naprawdę trzeba mieć już pewien poziom, doświadczenie, sposób czuwania. Czy Ulises, no to ktoś, kto nie czuje bluesa, powiedzmy mu, znowu w cudzysłowie przeczyta, no to rzuci go. No nie? I właśnie znowu przyszła taka refleksja do mnie, jak rozmawiamy o tym, że podobnie jak z literaturą, tak samo jest z życiem, że można widzieć ten sam obrazek albo czytać ten sam tekst, a interpretować go całkiem inaczej. I właśnie kwestia tego, jak kreujemy swoją rzeczywistość. I znowu jakby wraca się do elementu, że energia podąża za uwagą. Czyli tam, gdzie się skupiamy na czymś, tak mocno tym żyjemy. To prawda. Tak, zgadzam się z tobą. No ja doświadczam to, że tego, powiedzmy, że każdy człowiek ma ten swój
zbudowany świat. Jego percepcja może być zupełnie zróżnicowana. Jego odbiór może być absolutnie niezgodny z tobą. Dlatego trzeba to uszanować. Ja mam takie doświadczenie, jeżeli chodzi o moje malarstwo, że jakby to powiedzieć, rzadko zdarza mi się jak autorowi, ale się zdarza, że pewnym osobom sugeruję, która praca według mnie jest najlepsza. Chyba jeszcze nie trafiłem, wiesz? Na nikogo, kto by tego... Bo jego odbiór zupełnie był inny. Tak. To jest coś takiego jak... Mam też grupę takich odbiorców, że oni szukają nie tylko ślęży z patyczkiem, ale innych prac. I kiedyś pewna pani przyszła i pani sobie... No chciałam to, to wybiera to, co ja pokazuję. A mówi, a w tej teczce co pan? Ja mówię, a te, które moim zdaniem odrzuciły. No i ona stamtąd kupiła. No właśnie, i w pewnym sensie w naszej rozmowie zataczamy koło, bo zaczęliśmy od malarstwa i myślę, że warto by było pociągnąć jeszcze ten temat. A dlaczego? Bo opowiadałeś dość sporo o swoim życiu, które jest naprawdę niesamowitą, długą drogą, pełną doświadczeń i różnych przygód. I to też nie jest tak, że twoje życie było usłane różami i tylko bardzo dużo w tym życiu przeżyłeś, doświadczyłeś, dużo chorowałeś i walczyłeś o odzyskanie zdrowia. Ale malarstwo i pasja cały czas ci towarzyszyły. I właśnie chciałbym porozmawiać o tym, no bo nie da się ukryć, że malarstwo właśnie jest tym czymś. Były minerały, były motyle, były góry, wędrówki. Tak. I to w czasach, kiedy też nie było nic i byliście tam... Pionierami czasami. Pionierami, tak. Przecieraliście szlak. I teraz stało się powszechne i... chodzenie po górach, pokonywanie bardzo szybko szlaków, to co bym ci opowiedział teraz, co się wydarzyło, to przechodzi ludzkie pojęcie, nie? I zmieniało się wiele, ale malarstwo zostało chyba najbliższe twojemu sercu w tym wszystkim. I jeszcze tylko jedno zdanie, bo to jest bardzo ważna kwestia, którą chciałbym poruszyć, że właśnie nigdy się nie ograniczałeś i cały czas się rozwijałeś przez całe życie, bo dla mnie fenomenem jest to, że wszedł internet, pojawił się YouTube, który się mocno rozwijał i ty mimo swojego wieku dość podeszłego wszedłeś w świat internetu, kupiłeś tableta, wszedłeś w YouTube'a i zacząłeś uczyć się nowego malarstwa całkiem. I to jest właśnie niesamowite, że nigdy się nie ograniczałeś i cały czas po prostu pokonywałeś nowe. To wynika też, może nie wynika, ale taką miałem taką zasadę i też próbowałem to stosować w pracy zawodowej, podnieść sobie poprzeczkę na 1,80 m. Ależ proszę pana, przecież to nie mam możliwości, żebym ja to skoczył. Próbuj, jeżeli przeskoczysz 150, to będzie już ogromnym sukcesem. Czyli to podnoszenie sprawia, że nawet jeżeli nie uzyskamy tego, o czym marzymy, ale dążymy do tego i poniżej tej granicy zostawimy, to ten efekt może być niezwykle ciekawy. Niezwykle ciekawy. No tak właśnie się zdarzyło, że w latach 90. wyeksploatowałem się, jak wspomniałem, ciężką pracą. Trochę podpadłem na zdrowiu. I trzeba było zakończyć tą bardzo bogatą karierę zawodową. No. Minerały się, ta pasja też skończyła, ponieważ zdrówko nie pozwalało mnie na taką ciężką pracę fizyczną, bo to szukanie to jest ciężka praca w kamieniołomach. Myślę, że dla współczesnych osób warto byłoby podkreślić, że kolekcjonowanie minerałów nie polegało na jeżdżeniu na giełdy, tylko na wzięciu kilofa w rękę i harataniu. No więc jeżeli o minerałach mówimy, to
są trzy źródła pozyskiwania okazów. Pierwsze, no to wydobycie samemu. Drugie, wymiana. Słuszne zresztą, bo jeżeli ja mam taki minerał tu, gdzie mieszkam, w Sobótce, na przykład nefryt, który w Polsce tylko tu występuje, a ktoś z Kielc, gdzie występuje tam, powiedzmy, tylko malachit, no to my się zamienimy. Prawda? Czyli to wzbogacamy sobie cykle. I ja to sobie cenię. Natomiast trzeci to jest kupowanie od innych zbieraczy. No, no który sposób jest przyniesie najwięcej satysfakcji? No tak jak wchodzeniem na górę. Można wjechać kolejką, a można wejść na nogach. Tak. Widok ten sam. Tak. Widok ten sam, ale efekt... No właśnie. Tak, tak to jest. No ale wtedy już niestety nie Filip Tomek przejął inicjatywę, mój syn, i to już odpadło. Chodzenie po górach też już się skończyło. Ja miałem to szczęście, że szkołę średnią kończyłem w Karkonoskim Parku Narodowym pod zamkiem Chojnik. Piękne miejsce. Piękne miejsce. I w szkole, Bogu dzięki, to też były takie, jak powiedziałem, średnie czasy, tych zainteresowań było niewiele poza sportem, ale była dość silna organizacja, jeżeli chodzi o turystyczny, także zdobywaliśmy odznaczenia, a później nawet w pewnym sensie zostałem przewodnikiem na pewnych odcinkach trasy. I ta miłość do gór, ona pozostała przez długie lata. Udało mi się przenieść to na syna. Syn chwycił też tą miłość do gór. Zresztą sam wiesz, gdzie no tak, bo ja chwyciłem od niego. Tak, i bywaliście w różnych ciekawych miejscach na świecie. Nepal czy Ural. I to są niesamowite historie. Jestem z tego powodu niezwykle szczęśliwy, bo to jest najpiękniejsze, co się mogło zdarzyć. No nie? Oczywiście ważna jest rodzina, ważny dom, żona, ale wszystko to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Cokolwiek więcej. Tak. Cokolwiek więcej. Ta zasada sprawiała, że miałem uznanie w środowisku z jednego powodu. Jak wyczuwałem, że ktoś chce cokolwiek więcej. Na przykład nauczycielka była taka, która próbowała poszerzyć zakres. To ja się poświęcałem, poświęcałem to duże słowo, ale ja jej pomagałem w tym. Kontakty z dziećmi. To by wymagało dodatkowego czasu i tak dalej, ale no tak to sobie ceniłem. Doszło niemal do absurdalnej sytuacji, bo przyszedł czas, kiedy w Sobótce to życie społeczne dzięki niewłaściwym podejściu władz gdyby zamarło. I mnie było przykro, że nie nawiązywałem kontaktów z nauczycielami w Sobótce, z dziećmi, tylko byłem czynny, że tak powiem, w innych gminach. Jeździłem na zajęcia z dziećmi gdzie indziej. W gminie Świdnica, w gminie Dzierżoniów. No, ale w Sobótce niestety. Ale mówię, cenię sobie. Nawet gdyby to wymagało ode mnie dodatkowego efektu, nakładu pracy, to zawsze byłem tego. No tak to było. Kiedyś pamiętam też, opowiadam taką historię, że jedna z nauczycielek studiowała, kończyła kierunek i zrobiła taką ankietę w szkole w Sobótce. Kogo dzieci najbardziej znają w Sobótce? Na pierwszym miejscu wygrał ksiądz proboszcz, na drugie komendant. O proszę. A reszta się już nie liczyła. Kiedy zaczęła robić spotkania z dzieciaczkami, z Andrzejem Kaletą, malarzem, ze mną, z nadleśniczym, z innymi, to ksiądz proboszcz jeszcze był na pierwszym miejscu, ale na trzecim już był ktoś inny. No ja wtedy, w tym drugim etapie, byłem na 11. miejscu. Ale jak dzieci przychodziły do mnie, oglądały mnie w domu i tak dalej, no to się
nagle znalazłem najbardziej znanych w czołówce. No proszę bardzo. No takie, tak to, tak Czyli to jest. znowu wracamy do elementu wiedzy, łapania doświadczenia, kontaktu z Tak. ludźmi. Czyli To właśnie. sobie bardzo ceniłem u Luniu z jednego powodu. Może z dwóch. Że to były zajęcia dodatkowe. To nie było nigdy w ramach zajęć szkolnych. Bo to wtedy mechanizm, nie? No tak. I wtedy ty czułeś, że to spotkanie z dziennikami nie jest z urzędu, tylko z chęci. Tak. O, i to już było No i to cokolwiek. Też wspaniała sprawa, że właśnie daje się przestrzeń i możliwość do rozwoju w różnych kierunkach, bo takim klasykiem jest jakby element sportowy, jakieś SKS-y, dodatkowe Tak, zajęcia, a tak. tutaj kontakt ze sztuką, który jest bardzo wartościowy. Tak jak mówiłeś, że załóżmy 1 na 10 będzie malował, czy będzie miał zdolności artystyczne, tylko trzeba jeszcze dać tą iskierkę, że właśnie coś takiego jest i że może to odkryć. To prawda. Posłuchaj, te wszystkie kontakty, one mają jedną fantastyczną cechę. Wpływają na rozwój wyobraźni młodego człowieka. Sam doskonale o tym wiesz. Tak. Wyobraźnia jest podstawą działania później w każdym dziedzinie, prawda? Zdecydowanie. Tak, tak. No, dlatego ja sobie też cenię tak kontakty z tobą, bo ty byłeś no też przykładem niezwykłym, że miałeś coś, co i masz do dzisiaj, że jest twórcze. Różnie do tego dochodzisz, do efektów. Ciężką pracą, wysiłkiem, wiedzą, ale masz w sobie coś takiego, co wspomniałeś, że ci pomogłem na początku. Tak, z pewnego powodu. Mianowicie ja byłem, prócz, na sekundę wrócę do kariery, do pracy, ja miałem też taką umiejętność ekonomisty, że nie tylko po stronie, tego się nauczyłem w tartaku, bo moim przyjacielem był wtedy mój rówieśnik świętej pamięci Czesiu, który był głównym księgowym i on mnie przede wszystkim dopuszczał do wszystkich tych informacji księgowych, ekonomicznych. I jak ja zwróciłem uwagę, że ty zaczynasz budować swój świat, swój biznes, no to uwierzyłem w to. I dwa powody sprawiły, że wspierałem cię, jak tylko i wspieram do dzisiaj. Po pierwsze, że jesteś twórcą swojego własnego świata. Mówię o biznesie, że umiejętności ze szkoły wyższej, dyplom inżynierski sprawia, że ty to potrafisz wykorzystać. I to jest taka cecha niezwykła, niezwykła. Podobnie było ze mną, mimo że nie miałem dyplomu, ale to też jako zabawa. W kontaktach z ludźmi to wszyscy do mnie mówili, panie inżynierze, to jedno z najbardziej niemiłych wrażeń to było, ja przepraszam, ale sposób zareagowania twój w danym sprawie, w rozmowie z kimś, kto się znał, to jego jak gdyby upoważniało, żeby tak do ciebie mówić. No takie to były śmieszne czasy. To też tak chcę wspólnie powiedzieć, że ta moja oryginalność u ciebie był tak oparte to na takim zaparciu. U mnie nie. U mnie to jest cecha u mnie do dzisiaj. Ja studiowałem łącznie 6 lat na dwóch uczelniach. Także to też była wiedza, która mi bardzo w życiu pomogła. Mimo że tego, że nie miałem dyplomu. No. Także studiowałem mechaniczną technologię drewna 5 semestrów w Poznaniu. No i później studiowałem jeszcze organizację zarządzania budownictwa na takim bardzo politycznym kierunku na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Także, no. Ale to też była to wiedza, która mi bardzo w życiu pomogła. Ale wspomnieliśmy, już weszliśmy na ten okres tego przełomu. W latach 90. zakończyłem karierę zawodową. I co?
Przerażała mnie jedna myśl, że ludzie, którzy mają ten ubogi swój świat, przychodzą na emeryturę, to po 2 latach znikają. Tak. Znikają. A więc muszę coś zbudować. No co było najłatwiej? Wrócić do malarstwa. Tym bardziej, że to, co zawsze o tym mówię, nagle na rynku pojawiło się wszystko. Podręczniki, jak rysować wzdłuż, jak rysować w poprzek, jak... To przesadzam, ale no, wszystko, co to jest kompozycja, co to jest perspektywa, co to jest barwa, teoria barw i tak dalej. No. Mało tego, pojawiły się materiały. Zasypany został rynek. Farbami, różnymi innymi narzędziami i przedmiotami. A przecież w latach, o których ja mówię, w tym okresie systemu słusznie, przeminął, to farb olejnych nie kupiłeś. Musiałeś mieć legitymację związków plastyków. Niesamowite. Tak, były sklepy, oczywiście, na Jatkach był sklep. Wszystko było, tylko trzeba było mieć legitymację. Od czasu do czasu gdzieś tam, no, ja miałem szczęście, że na ulicy Świerczewskiej, wówczas dzisiaj Piłsudskiego, był sklepik, który jest chyba do dzisiaj, i tam wpadłem w oko jednej z pań, która jakimś cudem nigdy odkładała mi farby. No ale ile to było? 5 kolorów, no, tych podstawowych, nie? No. Ale to wystarczało do tego malarstwa niedzielnego, który... No ale teraz... I znowu, tak jak z matematyką było, przy pomocy internetu, zacząłem się kształcić sam. Niesamowita droga. I tu też mam kłopoty z jednym. Nie potrafię sobie wybrać jednej, jedynej drogi. Ja ciągle poszukuję. Tak jak przez całe życie. No? Dzisiaj malarstwo współczesne ma taką cechę charakterystyczną, choć nie jedyną, że wybiera się sobie jakiś temat, jakąś technikę i tylko tworzy się tym. No ale to w każdej branży tak się stało. Tak. Oczywiście w poprzednich latach też tak było, powiedzmy, tam nikt tak nie malował jak Modigliani, nikt tak nie malował jak Chagall, czy inni. Ale dzisiaj to doszło do... Ja oglądam taką stację włoską, gdzie handlują malarstwem współczesnym i powiedzmy makatka płócienna i 2 naklejone pasy kolorowe papieru i to jest dzieło sztuki. No i taki malarz robi tylko to. No. Moim... Ja to też tak się naśmiewam, Moluniu, z tego, że wielką pomocą w tym moim malowaniu była ślęża. Bo to sobie pomyślałem, czy zacznę od abstrakcji, czy od... ale inspiracja ta początkowa u wszystkich prawie natura, nie? No więc zacząłem malować obrazki ze ślężą. To sprawiło, że w jakiś tam sposób zostałem zauważony. No, ale dzisiaj prowadzę kilka dróg, tak jak wspomniałeś. Nie? Poszukuję i rozwiązań współczesnego malarstwa. Tak sobie doszedłem do wniosku, że nie ma się czym przejmować, bo to wypływa z tego, że, tak jak ci powiedziałem na początku, malarstwo jako funkcja, że maluję, i malarstwo jako dzieło sztuki. To sprawia, że inspiruje mnie wszystko. Nie? No tak. No, niemniej jednak myślę, że zarówno dla ciebie, jak i dla mnie ślęża jest bliska naszemu sercu. I myślę, że z tej właśnie perspektywy jesteś najbardziej znany i pozostaniesz znany. Tak, tu w środowisku i niewątpliwie tak. Jeśli tak. Ktoś dostrzeże właśnie obrazek ze ślężą, to możecie być pewni, że jest to dzieło właśnie to prawda. Tutaj. Był taki japoński słynny malarz, znakomity mistrz, malował wiele
wspaniałych rzeczy, ale namalował 46 obrazów Fujiyamy. I z tego jest najbardziej znany. No dobrze, myślę, że będziemy zmierzać ku końcowi i na spotkanie jeszcze przygotowałem taki mały prezent w postaci bawełnianej torby. Oczywiście z charakterystycznym masztem i charakterystyczną górą, O, z więc patyczkiem. torba na pewno się przyda na jakieś Dziękuję ci bardzo, chociażby Dominik. elementy artystyczne, może. Dawaj łapę. No, dziękuję ci Dzięki, bardzo dzięki. za poświęcony czas, za rozmowę, Poli, bardzo wartościową. jesteś jednym z nielicznych, a nawet bardzo nielicznych osób, z którą wiele godzin już przedyskutowali, posiedzieliśmy. Ty lubisz przychodzić do mnie, usiąść chwilę porozmawiać, a ja lubię rozmawiać z tobą. Bo to jest przyjemność wtedy. No, Zgadza się. dzięki ci. Dziękuję ci. Ja też.